portowa była wyjątkowym wyzwaniem. Staraliśmy się nadać temu charakter, który nawiązuje w sposób twórczy do modernizmu gdyńskiego. Portowa powstała w nieoczywistym miejscu Gdyni. W ścisłym centrum, w miejscu, gdzie Gdynia ma szansę rozpocząć nowe inwestycje. Śródmieście Gdyni kończyło się wraz z Placem Kaszubskim, a my poczuliśmy, że ta grawitacja może być jednak przeciągnięta kawałek dalej. Staraliśmy się zrobić to w sposób nowoczesny, wykorzystując najnowsze zdobycze techniki. Po wejściu do lobby rzucają się w oczy dwie silne rzeczy, czyli mosiężna bryła wisząca nad całym pomieszczeniem oraz silne, solidne filary z naturalnego kamienia C pod Y. O architekturze trudno się opowiada. Architekturę powinno się oglądać, przeżywać, chodząc dookoła niej, zwiedzając ją. Dziedzińce na Portowej zaprojektowane zostały w sposób bardzo nowoczesny. Zaproponowane zostały formy bardzo graficzne, właśnie dlatego, żeby było je widać z samej góry, żeby były wyraziste w swojej formie i w materiałach. Staraliśmy się, żeby tej zieleni było jak najwięcej. Mimo tego, że to jest typowo miejska inwestycja, to żeby ta zieleń była wszechobecna. Nigdy nie było możliwości spojrzenia na miasto z tej perspektywy, jaką daje Portowa. Także że to poczucie tego związku miasta, portu i zielonej przestrzeni rekreacyjnej z tego miejsca jest szczególnie widoczne. To nie miało ulegać trendom, to nie miało ulegać modom. To miał być budynek, który będzie dobrze się starzał i z szacunkiem do tego, co było wcześniej.